jedziemy do Bangor Village zobaczyć opuszczony szpital psychiatryczny. To na pewno nie jest jedno z tych miejsc Massey w Edynburgu, ale no mnie jakoś tak ciągnie w takie nieutarte szlaki, dziwne miejsca. No, nie wiem w sumie czemu. Jesteśmy dzisiaj w opuszczonej wiosce, żeby zobaczyć opuszczony szpital psychiatryczny. Pogłoski chodzą, że tam straszy. Chcemy to zbadać. Niestety nie udało nam się tam wejść do środka. Strefa jest monitorowana kamerami. Są ochraniarze. Przykro mi, jest zakaz. Mimo najszczerszych chęci nie udało nam się tam wejść do środka. Chcieliśmy sprawdzić legendę, jakoby w opuszczonym szpitalu psychiatrycznym Bangor Village straszyło. No niestety cała strona jest zamknięta, jest tam jakaś konstrukcja budowlana, coś tam budują, a poza tym no, teren jest dość niebezpieczny. To są stare budynki, to jest ponad 100-letni budynek, który gdzieś tam się może zawalić, więc no, nie chcieliśmy ryzykować, przeskakiwać ogrodzenia, czy przechodzić pod ogrodzeniem, bo no, tak jak mówiłem, strefa jest monitorowana nie tylko przez kamery, ale prawdopodobnie przez drony. Widzieliśmy tutaj dwa drony. To albo to są jakieś prywatne drony, albo ochrona, która jest tam, monitoruje teren dronami. Przepraszam Was, ale nie mogę Wam pokazać tego osobiście, dlatego wstawiam już materiał, który już istnieje, zapożyczony od znajomego. Bangor Village Hospital był szpitalem psychiatrycznym położonym na zachód od Detchmont w West Lothian w Szkocji. Został oficjalnie otwarty w październiku 1906 roku pod nazwą Edinburgh District Asylum. To ponad 2 lata po przyjęciu pierwszych pacjentów w czerwcu 1904 roku. Przeniesiony został do nowo wybudowanego szpitala świętego Jana Howdena w Livingston. Ostatni oddział w Bangor został ostatecznie zamknięty w roku 2004. Według opowieści w szpitalu mają miejsca zjawiska paranormalne, ale wydaje się to być działaniem wyobraźni ludzi, którzy odwiedzali to miejsce przez lata. Stary szpital psychiatryczny został dosłownie zmieciony, gdy ludzie masowo wkraczali na jego teren, a policja została zmuszona do patrolowania okolicy. Od czasu nagłego napływu odwiedzających szpital wydaje się przyciągać niewłaściwy rodzaj uwagi, ponieważ tylko 13 czerwca 2020 roku skonfiskowano zakazane substancje odurzające o wartości ponad 2,5 tysiąca funtów. Oh!